Jednym z prelegentów był trener Paweł Juchniewicz. Poznałem z literatury ten Bliski Wschód. Następnym krokiem to był rok 2006, gdzie poznałem Mohameda Al-Dosari, to jest członek Komitetu Olimpijskiego w Katarze. To jest człowiek niepełnosprawny, który przyjechał na obóz do Polski, do startu w Wiśle. Tam się poznaliśmy, zaprzyjaźniliśmy, jesteśmy przyjaciółmi do dzisiaj. No a dalej to już jest, no mówię, że nie, w życiu nie ma przypadków. Ktoś mi mówi, że to jest przypadek. Mohamed dał numer koledze, który przyjechał na leczenie do Karwiny, do ośrodka Darkow. On dał sułtanowi, sułtan dał Abdullahowi, Abdullah dał Baderowi i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mam około 100 przyjaciół w różnych krajach arabskich. Zwiedziłem te kraje arabskie dosyć dokładnie. Nie byłem tylko w Jemenie, gdzie jest dzisiaj wojna, który jest krajem niebezpiecznym, ale Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Bahrajn, Katar, Kuwejt, co to kraje, gdzie dużo czasu spędziłem. Robiłem też projekty różne z ministerstwami, z Komitetem Olimpijskim. Można było dzisiaj nie tylko oglądać zdjęcia, bo to nie tylko ta fotorelacja. Pan też coś tutaj przywiózł, pokazywał. Proszę nam pokazać, zdradzić, co tu pan ma fajnego. Kora drzewa z Indii czy z Afryki, albo żywice różnego rodzaju, które kładzie się na rozżarzone węgle w takim pojemniku, który nazywa się bachur. Ja zaraz pokażę. Tak to mniej więcej wygląda, jak się otworzy. Tu jest pojemnik na to. Podpala się, no i to się spala, wydzielając dym. Kraje arabskie kojarzy się przede wszystkim z zapachem i ze smakami. Ja tu jeszcze pokażę, tak jak wspominałem na wykładzie, to jest della, czyli taki czajniczek, w którym serwuje się kawę arabską. To jest kawa arabska, bardzo ciekawy smak, taki lekko orzechowy, nie jest taka mocna jak nasza. Serwuje, pije się przez cały dzień, podobnie jak z herbatą. No, przyniosłem jeszcze jeden z elementów stroju arabskiego, to jest szmach, czyli nakrycie głowy, które się finezyjnie układa, przykrywa się taką nakładką. Do tego ubiera się dżdasze czy top, czyli te stroje, które Polacy uważają, że są sukienkami. Przypomnę, że sukmana szlachecka też podobnie wyglądała, dlatego strój tradycyjny arabski jest podobny do stroju tradycyjnego polskiego. Polsko-czeski festiwal podróżniczo-muzyczny w Wiśle zorganizowano po raz trzeci, natomiast czeska strona świętuje w tym roku jubileusz. W Ostrawie już od 20 lat organizatorzy stawiają na podróże i muzykę. Organizatorami festiwalu i w Ostrawie, i w Wiśle jest Stowarzyszenie Folk w Ostrawie, no a w Wiśle oczywiście też Miejska Biblioteka Publiczna, przy wsparciu miasta i wsparciu organizatorów prywatnych, bo wspierają nas państwo nawrotcy, którzy przeszczepili tą ideę z Czech do Wisły. Jest taka niewielka grupka, która jeździła na festiwal do Ostrawy i w pewnym momencie doszła do wniosku, że warto ten festiwal przeszczepić do nas. 3 lata temu się to udało pierwszy raz, festiwal był jednodniowy, teraz już mamy 2 dni i coraz ciekawszych prelegentów. O oprawę muzyczną w tym roku zadbała strona czeska. Pierwszego dnia wnętrze Wiślańskiej Biblioteki wypełniła muzyka celtycka, zaś drugiego bluegrass i country. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.